Piątkowym spotkaniem w kompleksie hotelowo-sportowym Rokita emeryci, renciści i inwalidzi pożegnali lato. Początkowo impreza planowana była na powietrzu w ośrodku wypoczynkowym w Wałach, ale z powodu niesprzyjającej pogody przeniesiona została do budynku. Pomimo tego seniorzy zorganizowali sobie przednią zabawę. Były tańce i poczęstunek dla każdego w postaci kiełbasek i ziemniaków z grilla. Jest to taka w zasadzie impreza cykliczna, ponieważ my co roku o tej porze robimy oczywiście spotkania pod tytułem Pożegnanie lata, bo dzisiejszy piknik też zresztą się tak nazywa. No i mamy bardzo dużą frekwencję, ludzie bardzo chętnie przychodzą, angażują się, współpracują, ponieważ jakby powiedzmy bez współpracy nie byłoby możliwe zorganizowanie takiej imprezy. Po oficjalnym przywitaniu wszystkich gości głos zabrał zastępca burmistrza Paweł Pirek. Życzę Państwu naprawdę miłej dzisiaj imprezy i miłego spędzenia czasu. Po poczęstunku na seniorów czekały konkursy ringo, rzutek do tarczy i przechodzenia przez szarfę. Nieuczestniczący w zawodach mogli potańczyć do muzyki skomponowanej specjalnie na zakończenie lata przez jednego z członków związku. Miła atmosfera sprawiła, że zabawa trwała do późnego wieczora.